25 czerwca w starostwie powiatowym w Turku podpisano umowę z państwem Dygudów na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Państwo Dygudowie od wielu lat sprawują taką pieczę nad dziećmi. Jak sami mówią, to nie jest łatwa praca. Dziećmi, tak jak szefowej mówiłam, cierpliwość i rozmowa. No i ta miłość. I powolutku, powolutku wszystko powoli idzie do przodu. No dzieci wiadomo, że potrzebują czasu. To nie jest tak, że dziecko do nas przyjdzie i od razu się zmieni. Trzeba czasami dostosować się jednak do dziecka po prostu. Nie to, że dziecko do nas ma się zmienić. Czasami patrzymy, jakie dziecko ma potrzeby, jakie ma cechy charakteru i dopiero wtedy dostosowujemy to wszystko. Jeżeli są problemy wtedy z tym dzieckiem, omawiamy tutaj w PCPR-ze z panią koordynator. To nie to, że my sami po prostu psychologów mamy tutaj, pedagogów, specjalistów i wtedy jest po prostu grupa osób i debatujemy, co można poprawić, co można zmienić. Może coś źle robimy, także jesteśmy otwarci po prostu na takie różne zmiany. Trzeba dzieci kochać i to wszystko i później samo przychodzi. Sukcesy i nawet jak te porażki są, to jest wtedy siła, motywacja do dalszej pracy. Głośmy, że to jest super inicjatywa, to nie są te molochy jak na Konińskiej, jak w Nowym Świecie, to są normalne domy rodzinne. Tak? Ja się bardzo cieszę razem tutaj z panią dyrektor PCPR-u, że mogłem podpisać tą umowę z panią Anią i z panem Mariuszem na kolejne prowadzenie domu rodzinnego, domu dziecka. A dlaczego? Dlatego, że te dzieci nie wychowują się, tak jak to było w latach ubiegłych, w dużych budynkach. Przypomnę, były dom dziecka na ulicy Konińskiej, przejęty ostatnio przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to będzie 5 Batalion w Wielkopolsce. Czy chociażby, no staramy się, tak jak pani dyrektor PCPR-u przed chwilą powiedziała, że naszym marzeniem jest, aby zejść z tych dużych domów dziecka na pieczę rodzicielską, rodzinną, na rodzinne domy dziecka, czyli wychowanie dzieciaków w normalnych warunkach domowych, tak jak w większości z nas się wychowywaliśmy. W jaki sposób dzieci trafiają do pieczy rodzinnej? O tym i o aktualnej sytuacji rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w naszym powiecie mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Edyta Michalak. Najczęściej w wyniku interwencji policji lub ośrodka pomocy społecznej jest wydawane postanowienie sądu. My dostajemy to postanowienie sądu i musimy je zrealizować poprzez umieszczenie właśnie w rodzinnej pieczy zastępczej najczęściej. Także my nie odbieramy dzieci, bo taka jest też medialnie, że PCPR odbiera dzieci. Nie, my umieszczamy, czyli dzieci do nas trafiają w wyniku wcześniejszego odbioru poprzez ośrodek pomocy lub też właśnie, jak wspomniałam, przez policję. Nie? 15 do 20 dzieci rocznie trafia do pieczy rodzinnej. Mówię o rodzinnej pieczy. W tej chwili mamy jeden rodzinny dom dziecka, jest prowadzony przez stowarzyszenie, więc było to na zasadzie konkursu, zostało to zlecone stowarzyszeniu. Dom prowadzony już ładnych parę lat przez pana Mariana Seleskiego w Ogorzelczynie. 8 dzieci, dla 8 dzieci był prowadzony. W tej chwili, no właśnie tak jak tutaj wspomniałam wcześniej, od 1 lipca będziemy mieć drugą taką, taki drugi taki dom i to jest forma rodzinna. Typowo, tak jak to tu pan starosta powiedział, na takiej zasadzie jak to rodzina biologiczna, wielodzietna można powiedzieć, bo do 8 dzieci. I to funkcjonuje dosłownie tak jak powinno. Moim marzeniem jest tak, żeby w tych rodzinach funkcjonowało tak jak w rodzinach biologicznych. Nie? W tej chwili od czerwca ruszamy ze szkoleniem niezawodowych rodzin zastępczych. Zgłosiło się parę osób, które chciałyby zostać niezawodowymi w tej chwili, bo to tak wygląda, że przez 3 lata, jeżeli ukończą kurs, dostaną kwalifikacje, to po 3 latach doświadczenia z nami mogą dopiero przejść na zawodowe. Także jest to, no widzę, że troszeczkę to drgnęło, chociaż tak jak pani powiedziała, jest to bardzo trudna, odpowiedzialna praca. Ludzie się po prostu tej pracy boją, bo to jest praca 24 godziny na dobę, 12 miesięcy, więc troszeczkę się tego, myślę, że boją tej odpowiedzialności, ale jak już spróbują, to rzadko się zdarza, żeby ktoś faktycznie rezygnował. Mieliśmy jeden przypadek kilka lat temu, a tak to rodziny trwają, rozwijają się właśnie, udoskonalają swoje metody wychowawcze, dzieciaczki mają, no, tak jak w domu właśnie. Także taką formę promujemy i nie ukrywam, że myślę, że nie tylko ja, ale i pan starosta by był zadowolony, jakby była tylko rodzinna piecza, ale myślę, że to jeszcze troszeczkę przed nami czasu, żebyśmy do tej pieczy rodzinnej tylko zeszli, że tak powiem.